słuchajcie, jadę sobie autostradą i zauważyłem w krzaczorach całkowicie zarośnięty dom. Tylko kurde, nie wiem czy tutaj jest możliwość wejść do niego. Otaczają go jeziora. Widok jest naprawdę niesamowity. Tylko czy dom jest dostępny? Widzę, że jest tutaj droga po drzewie. Z jednego drzewa na drugie. Możemy też spróbować drogą lądową. Jest nawet dojście. To dość wydeptane. Widzę, że dom jest często odwiedzany. Ale powiem wam, te stare okiennice mówią nam, że dom jest bardzo stary. Zaraz zobaczymy, czy na pewno. Wiecie co? Tam jest chyba główne wejście. Może spróbujmy tędy. Ktoś chyba próbował pralkę wynieść. Tu mamy wejście. Na samym wejściu kuchnia. Jeszcze trochę wyposażona. Ale widać, że złodzieje dobrali się już do wszystkiego. O, troszkę wyposażenia zostało jeszcze. Kanapy są. Trochę mebli. Tutaj kiedyś był kominek. Cały czas trafiam na takie zagracone domy, pełne gwoździ i różnych przeszkód. Nie, jeszcze jest tutaj dom. Część jest zamurowana. Co to za chata dziwna? Na takim odludziu? Zobaczcie. Stoły. Kosiarka. Całkiem fajna. Grill. I schody do góry. Idziemy? Pewnie, że idziemy. Oby nikt nam na głowę nie spadł. Powiem wam, że GoPro bardzo słaba jest, gdy jest niewielkie oświetlenie. Spadamy stąd. Idziemy tam, gdzie więcej światła. Węgiel drzewny został jeszcze. Jakaś wieża. O, zobaczcie, tam jest drugi domek.
tutaj co się działo. Być może ktoś zrobił pole do paintballa. Najprawdopodobniej. Jednak widzę, że od bardzo dawna nieużywane. Piarnia. Ale to chyba nie po mnie. Ja jestem grzeczny. To miejsce już niestety wymarło. Od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Kurde, nie wiem za bardzo, gdzie jest wejście do tego domu. Wszystko jest zarośnięte wokoło. Czyżby tutaj? Kurde. Jeżyny. Najgorsze, co może być. Kolce są praktycznie wszędzie. Kurde. Tu nie ma wejścia. Skoro nie ma tutaj, gdzie jest? Daremna droga przez chaszcze. Zaraz. Zaraz znajdziemy. Wrócimy się jeszcze tutaj. Może z tej strony będzie wejście. Powiem wam tylko tak. Wejście jest. Kurde, ale zarośnięte. O, znalazłem skrót. Co to jest? Basen? Ktoś miał prywatny basen. Dobrze, że tędy nie szedłem. Byłaby masakra. Zobaczcie, jak ten basen wygląda. Pompa. Kurwa, wszędzie mam kolce. Tam nawet nie idę. Zobaczcie, jak jest załamany podest. Ale widzę tam jakieś ciekawe przedmioty, książki chyba. Spróbujemy kawałek wejść. Kurde. Myślicie, że wytrzyma? Skoro pod własnym ciężarem się załamuje. Nie chcę tam zjechać.
Sinatra? Może jeszcze kawałek? Mówiłem, że już nie będę nadużywał mojego szczęścia, ale ciężko mi się oprzeć. Wiecie co? Tu już jest trochę lepiej, ale nie wiadomo, jaką wytrzymałość ma ten podest. Dobra, zawijamy się. Ostatni raz spojrzenie na basen. Tu ekstra wygląda. Boczna ściana stworzona z pnączy, które schodzą z dachu. Świetny widok. Dobra, zawijamy się. Dobra, wydostaliśmy się z Chaszczów. Idziemy zobaczyć resztę domu, bo nie byliśmy we wszystkich pomieszczeniach. Być może jest jeszcze drugie piętro, zaraz zobaczymy. A gdzie ta droga prowadzi? Kolejne pomieszczenie, wszystko rozwalone. Szczerze, dom jest bardzo ciekawy. Jest na totalnym pustkowiu. Być może rodzina, która tu mieszkała, bardzo lubiła spokój. I to był powód... To był powód przeprowadzki do takiego miejsca. W zaciszu totalnym. Dobra. W tym miejscu zakończymy eksplorację. Domek wygląda jak wygląda. Jest dość zaniedbany i zniszczony. I zdewastowany w środku przez ludzi. No niestety takie domy też się zdarzają. Myślę, że warto było tutaj zajrzeć i pokazać wam, co pozostało po tym domku. Dobra, ja się z wami żegnam i widzimy się znów za tydzień w piątek lub w środku tygodnia. Na razie, trzymajcie się.